pewność? No zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik, może będzie lepszy. Ten sondaż Homochomini pokazuje zupełnie co innego, chociaż obok zrobił exit polls, więc to są prawdopodobnie wyniki bardziej zbliżone do tego ostatecznego rezultatu. No poniżej 10% to nie jest zwycięstwo. No a co będzie, jeśli będzie taki wynik jednocyfrowy, jak powiedział poseł Iwiński, wynik poniżej krytycznej? No co będzie? No to zmusi lewicę, zmusi wszystkich tych, dla których wartości socjaldemokratyczne są ważne, do analizy sytuacji, wyciągnięcia wniosków i do pewnych przewartościowań. Okazało się w tych wyborach, że była przestrzeń 20%, może trochę więcej wyborców, którzy już nie akceptują tego, co proponuje Platforma Obywatelska czy PiS. No lewica nie potrafiła w odpowiednim czasie, kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie odczytało tych sygnałów, które płyną od elektoratu, od społeczeństwa. Przecież jeszcze w wyborach samorządowych wynik był 15%, czyli ostatnie kilka miesięcy było tym momentem, kiedy sygnały trzeba było odczytać. No i też nałożyły się na to błędy, też to, co raport Fundacji Batorego powiedział, że część mediów komercyjnych no, miała wyraźne opcje i jednych popierała, jednych wspierała, a innych chciała zdyskredytować za wszelką cenę. Ale ważniejsze jest to nie to, co inni o lewicy mówili, tylko to, co sama lewica zrobiła, bądź to, czego nie wykorzystała.